Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, a moim i Waszymi gośćmi są dzisiaj Sandra i Marcin, właściciele klubu Face to Face z Rybnika. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Nic nie pomyliłem. Nie. To tak tytułem wstępu i zaraz zaczniemy sobie rozmawiać. Face to Face to jest jeden z większych i fajniejszych klubów w okolicy tamtej, czyli Rybnik, Poznań, te klimaty. Zapraszam do odwiedzenia ich, fanpage'a, to sobie konkrety zobaczycie. Natomiast dla całej Polski to jest klub, na który się uwzięli. To jest klub, który dostał 2 albo 3 kary z sanepidu, w którym był napad policji, tak chyba napad to jest właściwe słowo, w którym było gazowanko, w którym były rzeczy, które jeszcze 2 lata temu, jakby mi ktoś powiedział, że takie coś może się zdarzyć w rzeczywistości, to bym mu się w głowę popukał i powiedział, żeby się upewnił, czy cukier puder, którym sobie posypał tort, to na pewno był cukier puder, bo chyba ma zwidy. A teraz się to zdarzyło, ale jest dobre zakończenie, happy end, miejmy nadzieję, że zakończenie, bo nasi goście wygrali już w sądzie i jedna kara, która została na nich nałożona, już jest anulowana. Osobiście jestem dobrej myśli co do pozostałych, ale co najważniejsze, nasi goście są waleczni i nie odpuszczą dyrektorowi sanepidu, który ich zdaniem tutaj złamał prawo, i będzie odpowiadał swoim majątkiem, jeśli tak sąd zadecyduje, za to, co oni przecierpieli. Z grubsza dobrze powiedziałem? Tak, z grubsza. W ogromnym skrócie my tu już w sumie nie mamy nic co powiedzieć. Tak. Nie, no to teraz właśnie mówcie w szczegółach. Może właśnie od początku, a później przejdziemy do tego, co najbardziej ciekawe, czyli z jakiego paragrafu tego dyrektora sanepidu będziecie ścigać, bo powiem wam szczerze, mnie to bardzo interesuje, z tego powodu, że jestem przekonany, że na jesieni znowu będzie nielegalne, niekonstytucyjne i łamiące prawa człowieka prawo. I to jest takie istotne, jak można konkretne osoby, które wymuszają respektowanie takiego niezgodnego z prawem patoprawa, pociągać do odpowiedzialności. No, skoro nie można premiera, to chociaż jakiegoś tam dyrektora sanepidu. Nikt mu nie każe. Mógł pójść na zwolnienie lekarskie, prawda? Nie musiał być taki posłuszny władzy. Może jeszcze? Tak, już, przepraszam, ja zawsze za długie wstępy robię. Dobra, sytuacja wygląda ogólnie tak, że otworzyliśmy się 22 stycznia. W sumie tak ostatnio doszło do mnie, że my źle mówimy. Czemu? Bo mówimy, otworzyliśmy 22 stycznia, bo o tym wiedziała cała Polska. My otworzyliśmy się w lato i 8 sierpnia mieliśmy już najazd policji. O tym w sumie chyba pierwszy raz mówimy gdzieś w jakimś wywiadzie. 8 sierpnia zeszłego roku już mieliśmy. Jakie wtedy można było jakimiś tam metodami otworzyć? My otworzyliśmy metodą na wesele. Także... I po 24 w naszym lokalu pojawiła się policja kryminalna bodajże 8 osób, bo Rybnik po 24 był w czerwonej strefie, czyli ta premiera czerwonej strefy, ta nowa ciekawa rzecz i podzielenie kraju na kolory. I na lepszych i gorszych, więc już wtedy były tam tematy, aczkolwiek też nie było tak nacechowane medialnie, nie było tej walki. Po prostu my też odpuściliśmy, bo nie byliśmy pewni tego, czy jest szansa do wygrać, bo nie było jeszcze żadnych wyroków. Później był ten słynny wyrok z Opola. No poza tym wtedy jeszcze każdy myślał, że no dobra, no to będzie jeszcze może max miesiąc, nie? Tak, bo za chwilę się to skończy i w ogóle, więc też wiadomo, jeszcze 2 tygodnie. No wiadomo, więc wtedy też tak stwierdziliśmy, no dobra, już teraz gdzieś tam ten tydzień, dwa było otwarte, no okej, odpuśćmy. No i potem był właśnie cały ten okres, gdzie znowu było mega pandemia, tak, wszystko pozamykane, nigdzie nie możemy wychodzić, tak, godziny dla seniorów i w ogóle. No więc od stycznia w sumie tak myśleliśmy po tym pierwszym wyroku sądu w związku z Opolem. No, dwie rzeczy nas przekonały do otwarcia. Jeden to ten wyrok w Opolu, druga to spotkanie z Pawłem z restauracji Tesone, która jest otwarta w sumie cały czas, zamknięta była tylko na 2 tygodnie przez cały okres swojego działania. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy. Co ciekawe, jak człowiek jest zamknięty ponad rok, to niezwykle dziwnie się czuliśmy, jak weszliśmy do restauracji, gdzie siedzą ludzie. I sami, jedną, normalnie. Tak, i sami dopytaliśmy tylko właściciela, możemy tu usiąść? No i było to takie mega dziwne. Ale faktycznie po tym spotkaniu stwierdziliśmy, że dobra, bierzemy się w garść,
zaczynamy czytać, zaczynamy sprawdzać, zaczynamy wszystko analizować, tak żeby się otworzyć, żeby to oczywiście było wszystko zgodne z prawem i w ogóle. No i faktycznie wszystko przeanalizowaliśmy, zabezpieczyliśmy się tak naprawdę z każdej strony i otworzyliśmy 22 stycznia. A razem ze strajkiem przedsiębiorców robiliśmy tą akcję. Tak, partia polityczna, tak. Spotkanie przyszłych członków partii, tak? Był też jeden z liderów u nas, było spotkanie, wszystko odbywało wszystko się. Wszystko było tak, jak powinno być, zgodnie z prawem, żeby tak naprawdę nikt się nie mógł przyczepić niczego, tak? No, naprawdę z każdej strony. No tak naprawdę chcieli, żebyśmy im mówili o tym cały czas, że mamy czytać dobrze rozporządzenia i do nich się stosować. No to my się idealnie dostosowaliśmy do rozporządzeń. Tak w rozporządzeniu było, że grupy, znaczy, że partie polityczne nie są wliczane w żadne, znaczy nie są brane pod uwagę w żadnych rozporządzeniach. Oni mogą być ponad tymi rozporządzeniami, więc my też zrobiliśmy sobie spotkanie partyjne, żeby być poza tymi rozporządzeniami, tak? Dostosowaliśmy się do tego wszystkiego. No tak. No i tego 22, 23 w sumie ten pierwszy weekend byliśmy otwarci, było oczywiście teraz tutaj już pierwsza wizyta sanepidu. I to jest tak. Pierwsza wizyta policji ogólnie była w czwartek. Tak, już pytałem. Przed otwarciem. A pierwszy kontakt z policją był tydzień wcześniej, bo to też w sumie ciekawe, warto powiedzieć. Tak, tak. Tydzień wcześniej jeszcze jako bezrobotni ludzie leżeliśmy w łóżku, obudziliśmy się chyba w ostatnią taką wolną, myśleliśmy sobotę, no o jakiejś normalnej godzinie telefon dzwoni. Odbierała tu, dzwonią z policji tutaj lokalnie, że czy to prawda, że my dzisiaj otwieramy, bo oni dostali tak dużo donosów, że oni nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Mówimy, że nie. Po czym usłyszeliśmy takie odetchnienie. A ja mówię, dopiero w przyszłym tygodniu. Ale jak w przyszłym tygodniu? Ja mówię, nie w tym tygodniu, tylko dopiero w przyszły piątek. Ale to państwo się otwierają? Ja mówię, no tak, wszystko zgodnie z aktualnie, z tym, co możemy, tak? Się otwieramy. Ale nie mogą się państwo otworzyć, ja mówię, ale możemy. Gdzie dostaliśmy jakiś zakaz, że nie możemy się otworzyć? Gdzie to jest jakimś, gdzie to jest rozpisane jakąś ustawą? No, cisza. Nie wiedział, co Marcy miał powiedzieć, nie? W czwartek sprzątaliśmy lokal, w czwartek podeszła dzielnicowa, razem tam chyba z dwoma policjantami. Wyszłem, porozmawiałem sobie z nimi. Też pytali właśnie, czy się otwieramy, czy to faktycznie prawda i w ogóle nie chcieli wierzyć w to. Na jakich zasadach i tak dalej. No i przyszedł piątek, 22 chyba, tak? Nie, wcześniej nawet. Zaraz po otwarciu, bo 21 otwieraliśmy. No to przyszli, przedstawili mi dokładnie to samo co w czwartek, więc rozmowa wyglądała tak naprawdę bliźniaczo. Dzielnicowa była tam z kilkoma policjantami. Okej. Okay. Wszystko w porządku, w sumie do końca dnia tylko policja stała pod lokalem i to w sumie tyle. No nie no, okej, okay, pojechali. Pojechali i potem o godzinie drugiej przyjechała policja z Katowic. Aha, tak. I na całą długość drogi zaczęli oczywiście rozstawiać swoje samochody, na co do dzisiejszego dnia nie wysłali nam w sumie fakturę za osiedlenie dyskotykowe, bo fajnie to wyglądało z zewnątrz. Nie myśleliśmy, że więcej oświetlenia było na zewnątrz niż w środku tak naprawdę, no. Bo stało tyle aut policyjnych, że nas na sygnałach, tak. Ale oni tylko w sumie przyjechali. Ale no przyjechali i wyszedłem do nich zapytać, czy będzie jakaś interwencja, a oni mówią, że nie, oni pilnują porządku na zewnątrz. No. Więc wiedzieli, że to jest spotkanie służbowe, czyli spotkanie prywatne, więc nie można wejść sobie tak z drogi. Bo to dowiedzieli się już, że to nie jest otwarty normalnie klub, więc to nie jest miejsce publiczne, więc dostali takie, a nie inne rozkazy, bo dobrze wiemy, że policja też działała rozwojowo, bo to dla nich była pierwsza sytuacja i nie wiedzieli w sumie, jak do tego podchodzić, więc na początku nie wiedzieli za bardzo do tego podejść. Następnego dnia przydreptał do nas sanepid z policją. No i teraz co jest najważniejsze z tym sanepidem? Sanepid z drogi, tak po prostu, bez zapowiedzi, może wejść na kontrolę tylko i wyłącznie związaną z żywieniem. My tutaj w lokalu nie mamy żadnej gastronomii w sensie jedzenia, mamy tylko i wyłącznie napoje, więc na taką kontrolę do nas przyjść nie mogą. Oni muszą się u nas zapowiedzieć przynajmniej 7 dni wcześniej, żeby przyjść na jakąkolwiek kontrolę lokalu. No i na tej podstawie sanepid nie został wpuszczony. Znaczy, no przyszedł i sprawdziliśmy sobie, co jest na upoważnieniu. Tak naprawdę cieszy mnie to i to też, jeżeli ktoś ogląda, to polecamy to, by nagrywać wszystko, co robimy,
bo to jest jedyna broń nasza linia obrony teraz, tak? Przeciwko funkcjonariuszom. Gdyby nie te nagrania, nie mielibyśmy nic. Ale to w związku z trzecią sprawą, to zaraz. Nie, no w związku z tą też. Ale w związku też z tą kolejną trzecią o niewpuszczenie, nie? No ale no to nawiązujemy do sanepidu. Znaczy ogólnie to też jeszcze w ogóle było tak, że pani, bo była pani na tej kontroli i pani stwierdziła, że ona przyszła sprawdzić żywieniówkę, czyli no wiadomo, jakieś tam owoce mamy, więc ewentualnie na pewno... Właśnie do tego dążyłem. No. Mówiłem, że to było na upoważnienie. Tak. No. No, w związku z wystąpieniem stanu epidemii. No i okej, no dobrze mówimy, to w takim wypadku nie może pan wejść, ale oni chcą, mówię, na żywność może pan wejść, proszę bardzo. On mówi, że on wejdzie i będzie oglądać sobie żywność, a jak natrafi na jakieś nieprawidłowości... Nie, a przy okazji stan faktyczny lokalu, on tak ci powiedział dokładnie. Jak natrafi na jakieś nieprawidłowości, to będzie stan faktyczny lokalu. A co mówimy, że na takie rzeczy się nie zgadzamy, bo nie ma tego upoważnienia, upoważnienie do tego, i wyłącznie by zbadać sobie tą żywność. No i stwierdzili, że czy ja zabraniam, jasno stwierdziliśmy, że nie, że bardzo chętnie ich zapraszamy, że jeżeli mają ochotę wejść na tę kontrolę żywienia, to jak najbardziej. Jesteśmy otwarci, my się nie chcemy kłócić, tylko chcemy, żeby w końcu w tym kraju przestrzegano prawa. No podkreślam, że tak jak mówię, my z żywienia mamy tylko owoce, tak, które dodajemy do drinków. No i nie podpisaliśmy protokołu, poszli sobie. Potem co było? Potem to samo, nie? Policja pilnowała i spisywała wszystkich ludzi, więc... No i tak się w sumie zakończyła ta sobota, nic się takiego nie działo, tak naprawdę. Pospisywali tam parę osób. No nam się które pomyli wszystko. Tak, no i potem przyszedł następny i w sumie po tym pierwszym weekendzie, powiem szczerze, że byliśmy zadowoleni, bo tak. Policja no teoretycznie stali, ale nic nie zrobili. Pilnowali porządku. Tak, sanepid teoretycznie przyszedł, ale no z racji tego, że nie mógł wejść na kontrolę, to nie wszedł. Więc w sumie my po pierwszym weekendzie byliśmy bardzo zadowoleni z tego, co się dzieje. Mówimy, byliśmy przygotowani, wszystko jest okej, tak jak powinno być, tak jak sobie zaplanowaliśmy. Ale teraz pamiętam, że przyjechali o tej drugiej w nocy w piątek, to już przyjechali z psami. W sobotę. W piątek chyba. U Michał był w piątek. Ja nie wiem. W piątek. No to już stali z psami i się zdziwiliśmy, że pilnować porządku i przyjechali z psami, w sensie tymi zwierzątkami. Nie? Ale takimi narkotykowymi? Tak, no dlatego ja obstawiałem, że po prostu chcą wejść na patencie, że... Że ktoś powiedział, że ktoś tu ma narkotyki w klubie i będą wiecie, przeszukiwać. Ale to chyba był element do wykorzystania i go po prostu nie wykorzystali. No i przechodzimy do następnego tygodnia, czyli 29-30. 29 co się stało? Przyjechała policja z sanepidem, nie? Jeszcze tak, najpierw przyjechała policja z sanepidem. Oczywiście znowu panie przyjechały, już wtedy dwie panie przyjechały, oczywiście znowu tam się już były bardziej przeszkolone przez dyrektora. I tam nam tłumaczyły. Bo my byliśmy na spotkaniu. Bo my jeszcze byliśmy, właśnie. Bo my chcieliśmy zmienić adres od doręczeń, żeby mieć nad nim kontrolę, bo mieliśmy tutaj na lokal, a chciałem zmienić adres, żeby go kontrolować, żeby wiedzieć, że do rodziców przyjdzie. Marcina, żeby wszystko było odebrane. Nie? No i wyszło na to, że my tam przyjechaliśmy, no to nas wysłali od razu na spotkanie z dyrektorem, tak? Tak. Umówili nas od razu na spotkanie z dyrektorem. Na spotkaniu z panem dyrektorem było przesympatycznie, to znaczy totalna ironia z mojej strony. Pan z sanepidu był do nas nastawiony, no... Jak przedszkolanka do dzieci. Tak, naprawdę, że on jest najważniejszy, on jest dyrektorem. Jak my w ogóle mamy prawo sprzeciwiać się instytucji, którą jest sanepid? Jak my w ogóle mieliśmy prawo, żeby nie wpuścić kontroli, którą on zlecił, a my tej kontroli nie wpuściliśmy. No i pytałem go oczywiście na temat tego, że na jakiej podstawie ta kontrola może jego zdaniem wejść. No i on oczywiście przygotował się. Nie, no powiedział mi, że jest rozporządzenie unijne, na podstawie którego kontrola może wejść. Tylko, że rozporządzenie unijne przecież nie działa w naszym kraju, jeżeli rozporządzenie w naszym kraju jest zupełnie inne. Tak, trzymamy się rozporządzenia z naszego kraju, a w momencie, w którym one są jednolite, to wtedy możemy też patrzeć na rozporządzenie z Unii Europejskiej, tak? Więc... No i tak wyszło, że po prostu ta rozmowa trwała 20 minut, on nas skarcił, powiedział mi, że nam nie odpuści. Że jesteśmy celebrytami, że gwiazda tak, że robimy szopkę na jego imieniu, tak? Tak, no na ogólnie na instytucji sanepidu i w ogóle, no i że potraktowaliśmy źle jego pracowników i on nam tego nie odpuści. Tak, bo pani jest... Zabrzmiało pani jak zapowiedź zemsty, takiej osobistej. Trochę tak zabrzmiało. Tak, i czekaj, nie, to następny raz było w tym... Nie, to było ten protokół pierwszy taki był. Tak, drugi chyba. Drugi.
Dobra. No, to po prostu... Miesza nam się to, bo za dużo razy to już opowiadamy. Znaczy, tym bardziej, że po prostu musimy stwierdzić, że zgodziliśmy się dzisiaj na rozmowę z Krzysztofem, bo bardzo cenimy jego wkład w to wszystko, co się dzieje. Tak, dziękuję za dobre słowo. Ale z nikim nie rozmawiamy w poniedziałki, bo poniedziałki to dzień święty, poniedziałek to dzień na to, by dojść do siebie. Po weekendzie. Tak, bo to jednak wiadomo, po takiej przerwie to jest ciężko. Ale wracając do tematu. Faktycznie po tej rozmowie z tym dyrektorem zastanawialiśmy, bo oczywiście uświadomiliśmy, że musi się zapowiedzieć na kontrolę i że dopóki nie zapowie się na kontrolę, to my też do lokalu go nie mamy zamiaru wpuścić. No i tego samego dnia wieczorem znowu przyszła kontrola. Z uśmiechem powitałem panie, dopytałem, czy rozmawiały ci z dyrektorem, czy przeinstruował je. Tak, przeinstruował. I ona zaczęła jakieś kartki jest czytać. Upoważnienie takie, na tym upoważnieniu taką, nie wiem, czcionką, ósemką bodajże na kartce A5 był zapisany druk. Tego było bardzo dużo. I ona mi to odczytywała. I czyta, i czyta, i czyta, i czyta, i czyta, i czyta, i czyta. I mówię, Boże, o co w ogóle chodzi? No i ona czyta faktycznie tam, że może wejść na kontrolę, coś tam, że no w ogóle totalne bzdety, bo tak naprawdę w ogóle nic to nie ja miało nie ukrywam, z naszymi. Że po minucie się wyłączyłem i nie słuchałem no, naprawdę, bo... my to już wcześniej też czytaliśmy, nie, tak szczerze, to my to już wcześniej czytaliśmy, wiedzieliśmy o tym, ale że ona może z tym przyjść. Prawda jest taka, że tak tego nie słuchałem do końca, bo tych raz, że tych informacji było zbyt wiele, żeby to wszystko słuchać, bo tam tych artykułów było miliard. My się orientowaliśmy wcześniej, wiedzieliśmy na czym stoimy, poza tym no nie otwieralibyśmy lokalu, żeby się narazić na jakieś niepotrzebne problemy prawne, bo już mieliśmy wystarczająco dużo problemów, w związku z tym, że jesteśmy zamknięci, że... By jeszcze nie... tak ryzykować, tak. No i tamta pani właśnie w protokole później napisała, że... Nie, pani oczywiście nie została wpuszczona, no. Po odczytaniu nic to nie dało i w ogóle, więc znowu zostali odesłani z kwitkiem, no i pani w protokole... Że ja jestem... Że pan Marcin jest pan Marcin zachowywał się bezczelnie, bo nie pozwolił kontrolującym wejść pod dach i padało nam na głowę. W sensie im. Taki był opis w protokole. Więc, nie wiedziałam, że to jest obowiązkiem, że my musimy je ugościć kawą, herbatą, ciastkiem i w ogóle zapewnić im nie wiadomo jakie miejsca. No skoro nie chcieliśmy ich wpuścić na kontrolę, to dlaczego mieliśmy je wpuszczać gdzieś? To co, mieliśmy ich wpuścić do lokalu i powiedzieć im, że nie wpuszczamy ich no na nie, kontrolę? No nie, jeżeli byśmy wpuścili, to już byśmy je wpuścili, tak? Wiesz o co chodzi, nie? No totalny bezsens, nie? Rozumiem mniej więcej o co chodzi. Gdybyście je wpuścili pod dach, to już są na terenie, już by mogły mówić, że są w klubie i... Tak, mogły mówić, że je wpuściliśmy, nie? Tak. Więc wiadomo, że nie mogliśmy, a one się przyczepiły właśnie tego, że Marcin był bezczelny, bo nie chciał ich wpuścić i w ogóle im padało na głowę. No straszne rzeczy. Parasol mogły wziąć. Mogły. Ale one się nie spodziewały, że ich nie wpuścimy, nie? Więc nie spodziewały się. To tak naprawdę są nowe rzeczy dla ludzi, którzy pracują w sanepidzie, że ktoś ich nie wpuszcza, że ktoś nie kłania się, nie... czeka na to odwiedziny z czerwonym dywanem. No bo wiesz, u nas w klubie jest czerwony dywan, ale nie czeka na sanepid. Znaczy to jest tak, że wiesz, trochę też my ich tak nauczyliśmy, w sensie przedsiębiorcy, tak. Że jak ktoś słyszał słowo sanepid, to wszyscy, o Boże, sanepid, o Boże, nie? I wszyscy się mega stresowali i wszyscy się bali. I chyba przez lata tego wszystkiego panie z sanepidu tak się wyszkoliły, że im można, im wolno i one mogą i one sobie mogą na wszystko pozwolić, że trochę im się tak w głowach poprzewracało. Tak, ale tak naprawdę to jest taka dla nich normalna rzeczywistość, że wchodzą i kontrolują, bo my nie jesteśmy świadomi i uważam, że to nie jest wina do końca pani z sanepidu, służby celno-skarbowej i innych wszystkich kontrolujących. To jest bardziej chyba wina nas, przedsiębiorców, tak. Że my nie znamy prawa. Nie znamy prawa i dawaliśmy się urobić, tak? To, czy ja uważam, że to jest logiczne, czy nielogiczne, to pozostawiam w innej strefie, bo wiele z tego prawa jest nielogiczne i uważam, że powinno być inaczej. Tak. Nie ty je uchwalałeś. No tak, my tego nie uchwalaliśmy, my się do tego stosujemy, tak? Cokolwiek a to, że mamy inne zdanie. Tak. Jest taki stan prawny i ja się muszę do niego stosować, no i oni również, bo gdyby nikt z nas nie stosował się tego prawa, to nie ma w ogóle najmniejszego sensu. No i przechodzę dalej, jest sobota, bo to był piątek, jest sobota, 30 stycznia. Na początku było niezwykle spokojnie. Nie, zapomniałeś jeszcze o tym, że w piątek przyszła jeszcze kontrola celno-skarbowa. Tak, no przyszła kontrola celno-skarbowa. Żeby nie było, że tak mało kontroli, nie? No to dzień wcześniej jeszcze, jak mówimy, to w czwartek jeszcze
pilnowała naszych drzwi policja kryminalna. Straż pożarna przyszła. No to właśnie mówię, że policja kryminalna pilnowała nasze drzwi po to, że jak pojawimy się pod lokalem, to dzwonią po straż pożarną i przyjechali do nas na kontrolę. Więc tutaj była kolejna kontrola, później... No i w sumie panowie z kontroli właśnie powiedzieli, że no przyszli na kontrolę, bo dostali zlecenie, no ale że w lokalu wszystko jest w porządku, no to nie będzie zamknięty, także... No tak, bo straż pożarna może zamknąć tylko lokal tak. w wyniku tego, jeżeli jest zaburzona droga ewakuacyjna, jaki jest z nią problem. U nas nie ma... Chyba tam nie było jakiejś tabliczki czy czegoś. No jakieś pierdoły, wiadomo, że tam jakieś... Nawet mandatu nie dostaliśmy. Tak, mandatu nie dostaliśmy, ale tylko tam jakieś uchybienia były na zasadzie właśnie, że tabliczki brakowało jakiejś jednej przyklejonej. Wiadomo, że jak na imprezie to tam czasem się odklei. No. Ale takie totalne pierdołki, nie? I faktycznie sobota już jest, tak? No co do urzędów, to jest urząd miasta, nie? To też prezydent tak. się po naszej stronie nie opowiedział. Uciekł z miasta, wyjechał do Warszawy na jakieś pilne spotkanie, żeby nie być w mieście. Stwierdził, że w złym świetle przedstawiamy nasze miasto, więc... No, dlaczego? Ja wcześniej nie bardzo wiedziałem, gdzie jest Bytom, a teraz może nawet do was na imprezę przyjadę, także chyba raczej w lepszym niż w gorszym. Jesteście najbezpieczniejszym lokalem w tym kraju, tyle mieliście kontroli. Tak, dokładnie. Na pewno u nas się nic złego nie może komuś stać. Dlaczego tak uważam? No, że... Tych rzeczy nie powinno się załatwiać na podwórku, tylko to nie ja wychodziłem do kogoś, a ktoś nas zaatakował i to nie my przyjechaliśmy w pełnym rysztunku z gazami, z pałami na ludzi, którzy chcą się bawić. No ale bo tutaj odpowiedź tak, tego policjanta, nie? Prezydenta. No a później tego 30, no, tam właśnie ta 22 i ja już wiedziałem, że jest coś nie tak, bo skoro zawsze coś się działo, a tutaj naprawdę była ogromna kolejka, ludzie uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni, cisza, spokój, jakby nic się nie działo i w pewnym momencie... Nie, i to było jeszcze w ogóle najlepsze, bo ja siedziałam i pomagałam selekcjonerce, tam wpuszczać tych ludzi i Marcin podchodzi i mówi, jakoś tak za spokojnie jest, nie? Ja mówię, zaraz będzie rozpiździel, zobaczysz, zaraz coś się stanie, nie? No i nie minęło naprawdę 10 minut, nie? No i zameldowali się wszyscy policjanci z całego świata. Wyszliśmy przed lokal, to z taką znaną aktywistką, która nam mega, mega pomagała, Jeleną Bojdą, wyszliśmy sobie na podwórko i poszliśmy policzyć te radiowozy. To bodajże, jak dobrze pamiętam, było 60 parę radiowozów na tej naszej drodze. Tych dużych, plus jakieś tam właśnie jeszcze tajne samochody i małe samochody, te zwykłe patrolowe. No to stwierdziłem, że naprawdę będzie co najmniej ciekawie. Wyszli ci policjanci, ja do nich wychodzę, chciałem z nimi porozmawiać, a oni mówią, czy są jakieś prowadzone czynności w stosunku do lokalu. Nie ma żadnych czynności. Oni się naradzają. My się naradzamy. No to jak stwierdziłem, że jak się naradzacie, to nie wiem, czy chcą nam odbić lokal, czy to chyba się do dużo filmów naoglądali, może... A może przyjść na imprezę. A może domu z papieru do dużo filmów naoglądali. Tak, może. No, ale w każdym bądź razie, tak, już się teraz trochę z tego śmiejemy, bo już emocje opadły i po prostu nie wierzymy w to, co się stało, ale trochę nas to już tak bardziej śmieszy. Ale tak? Bo to samo, co Krzysztof tutaj powiedział, że jeżeli ktoś 2 lata temu powiedział, że może coś takiego się stanie, no, to bym powiedział, że... No. Tak, jest tak. No i kontynuując, ty dzwoniłeś cały czas na łączach, nie? Z Pawłem, tak? Tak. I Paweł Tanajno. No i Paweł powiedział, że w jakimś lokalu tak samo przyjechali po właściciela i zabrali go z kuli i dla zasady zabrali z lokalu. No i Marcin jak to usłyszał, widzieliśmy jakie są siły, no to Paweł doradził mu, żeby faktycznie poszedł z lokalu, żeby pojechał do domu, żeby go nie mogli zatrzymać tak przy wszystkich ludziach i w ogóle, tak, żeby pokazówę nie zrobili. Mhm. No i jak też Paweł mu doradził, bardzo dobrze zresztą mu doradził, tak zresztą, też Marcin zrobił. Gdy ciebie zamykają, to nie ma żadnych już narzędzi, nie? By cokolwiek robić, więc no też był weekend, sobota, wieczór, prawnik, tak, tu bardziej chodził... był mało dostępny. Tak. Tu bardziej chodziło nie o to, że Marcin chciał uciec, bo też tam niektórzy to zarzucili, tylko o to, że gdyby Marcin był zamknięty, to już mielibyśmy mniej rzeczy do zrobienia, czy mniej jakby możliwości, tak? A w momencie, kiedy on dalej był normalnie, no można było zawsze coś z nim skonsultować i w ogóle, a wiadomo, jakby był już tylko zamknęli, tak jak później, no to już jest brak kontaktu. No i ważne było też właśnie z tym sanepidem, bo jeżeli mnie nie ma na miejscu, to doręczenie nie będzie faktyczne. Skuteczne. Dokładnie.
Jeżeli nie będzie. Czekaj, bo uwaga, wytłumaczę, ja specjalnie nie jestem na żadnych dokumentach tak. I ja nie mogę żadnego, niczego odbierać. Także. Tak, więc tak to wyszło, że skoro nie było tego doręczenia, bo pani z sanepidu stwierdziła, że ona ogłosiła je naszym pracownikom, co jest. A to nie jest tak, że to trzeba doręczyć do rąk własnych właściciela, jeśli się robi tak. Do rąk własnych. Dopiero ale od momentu doręczenia, nie? Albo jeżeli będzie to pocztą, od momentu odebrania poczty, albo właśnie fizycznie. Ale co jest ciekawe bardzo, pani z sanepidu faktycznie odczytała naszym pracownikom to postanowienie o zamknięciu lokalu. Oczywiście oni przyszli już z gotowym pismem w ręku, w którym było napisane, że ludzie tańczyli bez maseczek i pili alkohol. To ważna informacja, to jest bardzo ważne. Po kontroli nie było. Po kontroli jeszcze, nie było. Ej, chwila. Czyli ona odczytała protokół pokontrolny przed kontrolą? Tak. Ona przyszła do lokalu z gotowym pismem. My jej dwa razy nie wpuściliśmy, bo dwa razy była u nas kontrola. Dwa razy ta kontrola nie weszła, tak jak ci opowiadaliśmy. Po czym trzeci raz przyszła z uzbrojonymi policjantami, weszła siłą na lokal, odczytała naszym pracownikom, że jest zamknięcie lokalu, no i wywalili wszystkich z lokalu. Rozumiesz ten absurd? No jeszcze nie. Jeszcze lepsze jest to, że mamy nagranie. Bo albo ona, wiesz, rozmawiamy późno, w poniedziałek, mój mózg już średnio pracuje, ale albo ona ma wehikuł czasu, albo to było trochę poświadczenie nieprawdy na dokumencie, bo jak można zrobić protokół pokontrolny przed kontrolą? Jakie poświadczenie nieprawne? Co ty mówisz w ogóle? Tak to dokładnie wyglądało, że my nie wpuściliśmy kontroli, przyszła kontrola następna, ta trzecia, teoretycznie powinna być najpierw kontrola, a potem powinni wydrukować to, ale oni przyszli już z gotowym pismem o tym, że zamykają, nie będąc w środku. W protokole były zeznania faktycznie z dnia poprzedniego, tak? Tak, dnia poprzedniego. Tych urzędników skarbowo-celnych, no, że oni byli w środku, no i oni byli świadkami, ale świadkami mogą być w postępowaniu administracyjnym. Tak, a nie w zamknięciu. Gdy jeszcze nie było żadnej kontroli, więc. No, ale co jest ważne. Dziwne to, wasz adwokat będzie miał co robić. Tak, ma już wszystko w trakcie, ale co jest bardzo ważne też, policja się cały czas powoływała, jak wyrzucała tych ludzi z lokalu, ale to zaraz opowiemy wszystko, ona się cały czas powoływała, jak ja się czepiałam o to, jak mówiłam, że co oni w ogóle wyprawiają, oni się cały czas powoływali na to, że lokal jest zamknięty przed sanepid, decyzją sanepidu. Ja cały czas tłumaczyłam, że komu została ta decyzja doręczona. A oni nam powiedzieli, że pani z sanepidu powiedziała, że została doręczona. Że ona, ta decyzja została doręczona. I teraz nasze nagranie, które mamy, w którym nasi pracownicy nagrali, bo wiadomo, nasi pracownicy to są ludzie bardzo ogarnięci, bardzo dobrze przeszkoleni przez nas przed tym otwarciem, my ich na wszystko przygotowaliśmy, co się ewentualnie mogłoby dziać. Więc oni, jak tylko weszła ta kontrola, to od razu zaczęli wszystko nagrywać. I mamy nagranie, na którym pani, co prawda, odczytuje im ten dokument, ale nasi pracownicy jednym głosem odpowiadają, ale my nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby odebrać ten dokument. A pani, ale ja wam go poczytałam. I takie jest nagranie. No i policja działała na podstawie sanepidu. Okazało się, że wpadła w niezłe bagno, bo oni tą interwencję przeprowadzili na podstawie zamknięcia sanepidu. Że jest decyzja doręczona, więc tak naprawdę raz, sanepid oszukał nas z kontrolą. Dwa, policję oszukali, mówiąc im, że decyzja jest dostarczona, a nie była. I ta policja w jakimś stopniu została oszukana przez inny urząd państwowy. Tak. No i oni wrobili w tych policjantów, bo w tym wypadku policjanci wyrzucając chyba łamali prawo. Tak. Tak, no i tutaj teraz biedni wrobieni policjanci. Tak. I tutaj jeszcze powiem, jak to wyglądało. Ogólnie sytuacja była taka, że faktycznie jak Marcin już poszedł z lokalu po dobrym doradzeniu, ja wyszłam razem z Jeleną przed lokal. No i panie z sanepidu podeszły razem z policjantami i mówią, że one chcą właściciela. Ja mówię, że właściciela nie ma na miejscu, ona może jakąś osobę decyzyjną. Ja oczywiście mówię, że nie ma nikogo takiego. Po czym one się odsunęły i stanęli policjanci w pełnym rysztunku, z gazem w ręku, z pałami, w kaskach. No i stali. No i Jelena próbowała ich przekonać, bo bała się, że oni wejdą na ten lokal. Starała się ich przekonać, żeby nie wchodzili. Wiadomo, mówiła do nich, że co wy robicie, że przecież to są normalni ludzie, oni chcą tylko pracować, przecież oni nie robią nic złego, że dlaczego tu jesteście i w ogóle. No oczywiście nikt im nie odpowiadał. W końcu Jelena do jednego z nich, który już tak trzymał gaz w ręku, mówi, a pan jak się nazywa? Niech pan się wylegitymuje, bo oczywiście imienników nikt nie miał, no ale oni też w szyku zwartym nie muszą, tak? No i on patrzy na nią i mówi Bond. James Bond.
Po czym ja widziałam, jak z Jeleny tak jakby wszystkie siły spadły, ręce jej w ogóle opadły, ona już nie wiedziała, co ma zrobić i słychać takie od niej, James Bond, przecież pan sobie z nas jaja robi, ona już nie wiedziała, co ma zrobić. No i potem było już tylko gorzej, oni zaczęli atakować lokal, wypchnęli Jelenę do środka, tak jakby przycisnęli pod drzwi. Drzwi były, wiadomo, zamknięte, ale no, nie na klucz, tylko zamknięte. Przekopali tam Jelenę, Jelena cała w siniakach, wyrzucili ją w ogóle poza. No i weszli na lokal. No, ja mam filmik, jak idą właśnie na lokal, jak wchodzą już typowo w szyku zwartym, trzymają się i w ogóle jest to okropny widok. Naprawdę, jak ja sobie to przypominam, to nie był strach. To było po prostu takie... nie chcę przekląć, to jest po prostu takie taka bezradność na zasadzie, no ja pierdzielę, żyjemy w państwie prawa i sprawiedliwości podobno, tak? Tutaj są łamane wszystkie możliwe zasady, tak? Bez doręczenia, policja wchodzi bez nakazu, w ogóle bez żadnych podstaw, wchodzą sobie, robią sobie co chcą, my mówimy jedno, oni robią drugie, w ogóle no to żadny dramat, tak? To jest nieprawdopodobne, nie? Jesteśmy traktowani jak ludzie drugiego gatunku. Tak, trochę tak to wyglądało. Jest tak jakby rasa nad ludzi taka, tak, która sobie twierdzi, że pewne rzeczy robi i my jesteśmy takimi przedmiotami dla nich. Tak. I nawet jak wszystko mieliśmy przygotowane dobrze, nawet jak wszystko prawnie było przygotowane, z każdej strony byliśmy zabezpieczeni, to oni i tak złamali to wszystko i weszli, bo tak sobie zażyczyli. No więc weszli faktycznie... No co, no wyrzucali ludzi z lokalu, zablokowali na dwóch poziomach, bo mamy dwa poziomy, więc mamy toalety tylko z toaletami na dole, więc ludzie, którzy byli uwięzieni na górnej strefie, nie mogli nawet skorzystać z toalety. A tam policjant mówił ludziom, że jak chcą wyjść, to mają się wysikać do kufla, a jak nie, to go za chwilę zgazuje i doprowadzi. Dziewczyna zemdlała nam jedna, to wyrywaliśmy, mieliśmy... Okna wygłuszone, tak, musieliśmy okna wyrywać, całe szczęście tam było okno, żeby ta dziewczyna chociaż trochę pooddychała. Gazowali, mamy filmy. Oczywiście gazowali na lokalu, oni wiadomo, nie gazowali tak, że całą pełną mocą, tak jak to wyglądało na protestach, tak? No bo wiadomo, że jak oni by tak zagazowali w lokalu, to wszyscy sami siebie też by zagazowali. Oni docelowo gazowali tak delikatnie, żeby po prostu zgazować tą osobę, którą chcieli zgazować, ale to mimo wszystko się roznosiło w tym powietrzu i dalej było to czuć i to nie było tak, że nikt tego nie czuł, bo ja byłam u góry i ja to czułam. Tak, tym bardziej, że to gazowanie było z bardzo bliskiej odległości, tak, bo ta odległość między policjantami a osobami, które były gazowane, nie wiem, czy nawet był metr. Tak. No mamy filmy, na którym policjant gazuje gdzieś z takiej odległości po prostu kogoś. I wiadomo, że to jest ten delikatny ten, ale to jest gazowanie, tak? Później jeszcze jak wyciągali ludzi, bo się trzymali tych barierek, to czerpali nimi, rzucali i później... No bez kurtek ich wypuszczali, przypomnijmy, że to był styczeń. Wyrzucali ludzi bez kurtek, nie pozwalali zabrać szatni, bo to za długo trwało, no bo wiadomo, że jak ludzie potrzebowali, no na szatni to są tylko, znaczy i tak w sumie cztery osoby tam były, bo wszystkie pomagali ludzie, którzy, znaczy pomagali pracownicy, którzy też nie pracowali na szatni, żeby jak najszybciej to szło, ale no to i tak szło powoli, więc oni potem zaczynali wyrzucać ludzi bez kurtek, bo już się denerwowali, bo wiadomo, że ci ludzie stali i pytali, co oni tak wyprawiają. No bo nie ukrywajmy, ale ci ludzie, ja dalej będę uważał, że większość tam to była to byli bandyci, no to tak naprawdę oni nie są nauczeni interweniowania, ta grupa tych ludzi nie jest nauczona interweniowania w dyskotekach, nie wiem, na protestach, które były pokojowe, bo oni stricte są wysyłani najczęściej na mecze, tak? Tam jest krótka piłka, oni muszą ich szybko zneutralizować i... Napierdzielanka, raz do suki jednego, drugiego, dziesiątego. No i szybko sobie radzimy i kończymy robotę. I też dostałem tam informację zwrotną od nich, że później po tej całej akcji, że oni nie są nauczeni tego, ale to nie ich nie... Tak, i to było widać, że nie usprawiedliwia, że oni tak traktowali ludzi. Po nich bardzo było widać to, że nie mają cierpliwości, że to nie są tak, że oni stoją i tak jak na przykład... jeszcze o tyle, o ile gdzieś tam na tych protestach stali i było w miarę, dopiero w jakimś momencie reagowali. Tak tutaj oni, widać było tą złość już i co jeden to bardziej trzymał już ten gaz w tym ręku, już chciał go użyć, ale znowu wiedział, że nie za bardzo może, no ale niektórzy nie wytrzymali i go użyli. No i później wyprowadzili wszystkich ludzi, tam szarpali ludzi, bo też tego akurat nie widziałem. Ale ja jeszcze opowiem tam jedną rzecz, której często zapominam ją opowiedzieć. Ja opowiem jeszcze taką sytuację, bo
Ogólnie na to wiadomo, ci policjanci byli okropni, szarpali tymi ludźmi, gazowali, pałowali w ogóle i wyrzucali. I chwilę po tym, jak faktycznie już wszystkich wyprowadzili, drzwi były zamknięte, ja słyszę pukanie do drzwi. No i podchodzę, patrzę, jeden z policjantów stoi. Otwieram te drzwi i on mi mówi, tak jakby wcisnąć mu guzik od, najpierw był policjantem, a potem wcisnąć mu guzika i jest z powrotem człowiekiem. I on do mnie mówi, wie pani co, bo tutaj jeden pan ma numerek, ale nie ma kurteczki. Albo dobra, ja już pani nie będę zawracał w sumie głowy, to ja już idę, nie? Taka rozmowa. Ja stałam w tych drzwiach jak wryta, patrzałam na niego, on już poszedł i ja mówię, no ja pierdzielę, nie? Przed chwilą mi tu gazowali ludzi, wyrzucali z lokalu, a on teraz przychodzi i tak jakby nigdy nic, o, no do, dobra. Nie? Woda, i to było normalne. Taki mówię, guzik policjant, no i później, guzik człowiek. Ale powiem ci, że to, co wy mówicie, to mi się w głowie nie mieści, bo wiesz, mam do czynienia z policją z 20 lat, nie? I zawsze, znaczy zawsze trafiałem na bardzo sympatycznych, fajnych funkcjonariuszy i zawsze to było tak, że jak szedłem sobie ulicą i przyjeżdżał koło mnie radiowóz, to się cieszyłem, bo czułem się bezpieczniej. I teraz po prostu mam takie jakieś... Nie... Tak. Bardzo dziwnie się czuję, nawet nie umiem tego opisać, no bo tak, no tak policjant, się. Bezpieczeństwo, a teraz po tym, co wy mówicie, to przynajmniej spora część tych konkretnych to tak trochę jakby zagrożenie sprawiała, tak wynika z waszych słów. To na koniec powiemy ci... Nie, ale to my też tak mieliśmy. Tego, ale, no, to też mieliśmy, ale dla mnie najgorsze na przykład było to, bo już tego nie widziałem na żywo. To już widziałem tylko na tych filmach. A to za chwilę, czekaj, bo już szczegółujesz. Mhm. Jeszcze powiem o tych policjantach. My też mieliśmy zawsze dobry kontakt z policją, bo nie ukrywajmy, mamy interes, który kręci się w nocy. Więc my, no nieraz była taka sytuacja, że ktoś, nie wiem, się z kimś pobił, tak, że ktoś tam zgubił numerek, wyzywali policję. Więc my z tą policją rybnicką naszą mieliśmy naprawdę dobry kontakt. To są naprawdę fajni ludzie. No tak, bo trzeba zaznaczyć, że my to no wiele razy powtarzamy, tak. Że ogólnie policja jest potrzebna i... Tak. Gdyby nie było policji, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, jakbyśmy żyli, ale to my jesteśmy to odpowiedzialni policjanci, to nasza współpraca powinna być w tym kierunku, by wyrzucić tych bandytów z policji tak. Byśmy my czuli się, tak jak mówisz, tak. Bezpiecznie, tak? Bo ja mówię, my w Rybniku mamy bardzo fajną policję i naprawdę nawet jak przechodzimy na przesłuchania, to każdy tam jest raczej do nas miły, bo my też zawsze powtarzamy, że oni są naprawdę w porządku. Ale to ci ludzie, którzy weszli do nas na lokal, to nie byli policjanci, to byli czyści bandyci, to jest twoje hasło, nie? Marcin zawsze to powtarza, ja też to powtarzam, to byli bandyci, tak? To byli umundurowani bandyci, którzy przyszli tutaj na zlecenie, mieli na zlecenie wyrzucić wszystkich ludzi i zamknąć to miejsce. No i tak zrobili. No i teraz to, co chciałeś powiedzieć. No i zamknęli później to, co tam na podwórku się działo. To było szarpanie tych ludzi, ciągnięcie po chodniku, do suki tam wciąganie kilku osobników. Jedno zdjęcie, które dodaliśmy i dodał je portal nasz lokalny rybnik.pl. My dodaliśmy je u nas na Facebooku, to Facebook po kilku godzinach zablokował widoczność tego zdjęcia jako drastyczne, bo tam był położony na zimnie facet, który miał do połowy plecy nagie, tak to rozebrane, no i tam stało chyba z 5 czy 6 policjantów i go pałowało, nie? Więc, za co? Za to, no i właśnie to jest najciekawsze, że policjanci stwierdzili zaraz po tej akcji, że po prostu ludzie byli agresywni i dlatego oni tak zareagowali. A to wcale tak nie było. Sytuacja wyglądała tak, że o tyle o ile nasi goście, nasi klubowicze dali się wyrzucić z lokalu, no bo dobra, faktycznie tam mówili, że jakieś zamknięcie, że sanepid, że coś tam, nie widzieli o co chodzi, no to okej, dali się wyrzucić z lokalu. Tak, już dlaczego się mają... Tym bardziej, że do tego momentu ufali policji, tak? No bo lokalnie tak. Działali. No skoro zamknęli nas, to nas zamknęli, tak? Więc wyszli z tego lokalu, ale dlaczego oni mają opuścić teren pod klubem? Dlaczego? Przecież to jest teren państwowy, oni są Polakami, oni mogą tutaj sobie stać, to nie jest teren prywatny, to jest chodnik, więc oni są rybniczanami, są z Rybnika albo z okolic, więc mogą stać sobie na chodniku. I oto był największy problem, że policja miała w rozkazie, że mają wyrzucić ludzi z lokalu i ich rozproszyć, a ludzie nie chcieli odejść od klubu. Ludzie stali pod klubem, śpiewali, wołali, tańczyli. Stali pod klubem, ludzie, którzy do nas dzwonili później, następnego dnia i tam później, to cały Rybnik i lokalne miasto tam ościenne żyli tym,
i oni siedzieli w domach, oglądali to i w pewnym momencie, jak ta akcja się przeniosła na dwór, to oni wychodzili z domów, nie? Tak, i oni przychodzili pod klub. Więc tych ludzi tutaj było jeszcze więcej niż normalnie w klubie, bo po prostu ludzie jeszcze się schodzili z miasta. Tak, i dla mnie najbardziej przerażającą sceną z tego wszystkiego, jak następnego dnia byłem na tym miejscu, nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, chociaż w tym miejscu jestem codziennie, to tak pod osłoną nocy pełno tych ludzi, a policjanci rzucają bezbronnych ludzi granaty hukowe, w samochody, które jadą, ludzie uciekali, tam dziewczyny piszczały. Tak, dziewczyny w sukienkach, w szpilkach, tak, no bo jak to na imprezę, to znaczy spotkanie partyjne, przychodzą, wiadomo, i tutaj mieliśmy filmiki, żyjemy w świecie, gdzie każdy ma telefon w ręku, tak, każdy coś nagrywa, więc filmiki na Instagramie i klub oznaczony, gdzie dziewczyna biegnie i wybucha jej granat hukowy pod nogami i ona piszczy, zaczyna płakać i ucieka, nie wie w którą stronę, więc no to były naprawdę tak drastyczne nagrania, że my dopiero też tak naprawdę potem, bo ja zostałam w sumie w lokalu, patrzyłam na to z okna, ale, bo już nie wychodziłam na zewnątrz, ale ja na to patrzałam i też widziałam to na własne oczy, ale dopiero na drugi dzień, jak zaczęłam oglądać, jak ludzie zaczęli nam wysyłać filmiki, co się działo, to dopiero tak naprawdę widzieliśmy ten ogrom zła, który miał miejsce na zewnątrz, bo to w porównaniu z tym, co działo się na zewnątrz, to co działo się w środku, no to była spokojna interwencja, nie? No nie, no to jest nie spokojna interwencja. Ale porównaniu z tym, co robimy na zewnątrz. Oficjalnie mówi się o tym, że było 200 funkcjonariuszy. Ja jak tam liczyłem te radiowozy, to uważam, że było ich więcej. Aczkolwiek może po prostu policzyli tych, którzy byli w jakimś pobliżu bardziej klubu, bo lokal był odcięty. Oczywiście trzy też były wtedy. Tak, były. Z trzech stron, trzy drogi ogólnie, całe centrum było zablokowane. Trzy kordony policji blokowały takiego ogromnego. O ogromnej przestrzeni, ja nie wiem ile to musiało być, 500 metrów gdzieś? No. Takiego w promieniu 500 metrów i tam było zablokowane przejście i nie, oni mówili tak jak na protestach, rozejdźcie się, ale nie pozwalali się rozejść tym ludziom. Tak, czyli jak na protestach ostatnio. Tak. Czyli byli zablokowani z każdej strony, ale kazali im się rozejść i nawet jak oni zaczęli już te granaty rzucać, jak już padł ten strzał z broni gładkolufowej, to ci ludzie już no wiadomo, spanikowali, chcieli uciekać, ale już nie mieli gdzie, bo byli tak poblokowani, że oni nie mieli gdzie uciekać tak naprawdę. Więc no, to było okropne sytuacje tam i tak, to był okropny stres dla tych ludzi. Dobra, ale my tutaj miałem pół wieczora jeszcze. Tak, tak właśnie, może przejdźmy do tego procesu. Bo wyście założyli sprawę cywilną. Nie, odwołaliście się do sądu od decyzji sanepidu najpierw, dobrze rozumiem? Ogólnie mieliśmy trzy postępowania administracyjne sanepidu. Dwie to są kary. Jedna jest za sprzedaż napojów w lokalu, a druga za tańczenie w lokalu. Tak. I tutaj dostaliśmy dwie kary administracyjne po 30 tysięcy każda, czyli łącznie 60. Plus no toczy się względem nas jeszcze postępowanie za, uwaga, niewpuszczenie kontroli. No i dlatego to, co mówiłem, ważne jest to, by nagrywać. Bo dzięki temu, że nagraliśmy to, mamy dowód na to, że... Że chcieliśmy ich puścić, ale nie na nielegalną. No i sytuacja wygląda tak, że jednak kara została umorzona w drugiej instancji, czyli w wojewódzkim. No byłem pewny tego, że tak będzie, bo aktualnie zakaz tego rozporządzenia aktualnie tego nie zakazuje, więc muszą nam tutaj ten temat anulować, nie? Ale jeszcze jest temat tego otwarcia naszego, tego zakazu tańczenia. I tutaj umiejętnie wyrobił się sanepid wojewódzki w terminie, by nam to przedłużyć. Więc tamto postępowanie teraz przeniosło się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam czekamy oczywiście na rozpatrzenie, a z tą drugą karą nie zdążyli już, bo te rozporządzenia się na tyle szybko zmieniały, że nie mieli możliwości tego, by to przeciągnąć. W efekcie jedna została anulowana, a obstawiam, że druga też będzie anulowana za niedługo, aczkolwiek co do tego tematu odpowiedzialności tych urzędników i tego dyrektora. No właśnie, bo to mnie bardzo interesuje. Co wy teraz zamierzacie zrobić konkretnie? Ja powiem jeszcze, że dlaczego my chcemy coś zrobić, bo to nie jest tak, że my teraz stwierdziliśmy, że, bo ludzie nam niektórzy zarzucają, a bo to jest ich praca. Tak, jasne. My nie mamy pretensji o to,
że ktoś przyszedł do nas na kontrolę. Nie, absolutnie. Skoro dyrektor sanepidu wykazał, znaczy no skoro pewnie dyrektor też dostał gdzieś tam z góry, że ma to kontrolować, jasne, on kogoś wysłał i teraz tak. No ale my nie porównujmy naszego dyrektora. Dobrze, ale poczekaj. My na wejściu mówimy im, że nie wpuścimy, bo nie mogą wejść, tak? Oni wiedzą o tym, że nie mogą wejść, więc powinni powiedzieć, dobrze, dziękujemy, do widzenia. Oni wychodzą od nas do lokalu, przychodzą do dyrektora, mówią, no przecież nie możemy tam przyjść, bo przecież się nie zapowiedzieliśmy, no to nas nie wpuścili, wpisują w protokole i jest koniec, a oni nie. Oni przyszli następny raz, potem przyszli z zamknięciem, więc to pokazuje nie, nam, tak, to pokazuje nam, że to nie jest tak, że oni chcieli nam pomóc i oni tylko wykonywali swoje polecenia. A, pani, która zamykała nasz lokal, powiedziała, że ona to robi do naszego dobra. Tak, do naszego dobra. No, więc my, to nie jest tak, bo to nie jest, że oni dostali swoje polecenia i oni chcieli nam pomóc i oni jakoś to chcieli ładnie ogarnąć. Nie, oni dostali swoje polecenia, ale mieli mega satysfakcję z tego, że ten lokal zamknęli. Dyrektor sanepidu pewnie miał mega satysfakcję z tego, że to zamknęło się. Zresztą widać po tym, jak się zachowuje, jak się wypowiada na temat naszego lokalu. Bo my już teraz OFE mówimy, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności i dzisiaj na przykład przeczytaliśmy jego oświadczenie, w którym mówi, że jak my będziemy tak się zachowywać, to on nas oskarży, bo niszczymy jego mienie i w ogóle jego dobre imię. Także no tutaj zaczynają się naprawdę cyrki, bo my tutaj nie niszczymy jego dobrego imienia, tylko opowiadamy fakty takie, jakie są. No i czekamy oczywiście z tym pozwem, aż rozwiąże się tak naprawdę druga ta kara, po to, by mieć te twarde dowody, że coś działało przeciwko nam, bo jako jedyny jest osobą, która wymierzyła dwie kary i to nie tylko nam, bo tu już nie chodzi o walkę naszego lokalu, tu chodzi ogólnie o to, by osoby, które nadużywają swoich uprawnień, a wręcz je przekraczają, nadużywają swojej władzy, zostały pociągnięte do odpowiedzialności i by kolejny raz tego nie robiły, bo jeżeli my się nie będziemy przeciwstawiać temu jako społeczeństwo, to będziemy dawać na to zezwolenie i za chwileczkę to tak naprawdę będziemy pytać i dzwonić, czy możemy wyjść z domu i czy nam pozwolą. Znaczy, co jest w ogóle najgorsze tutaj, z czym my się teraz nie zgadzamy? Bo każdy mówi gdzieś tam, że a no to teraz Skarb Państwa pociągnijcie do odpowiedzialności. Ja nie rozumiem tego, dlaczego ja mam pociągać do odpowiedzialności i do tego, żeby dostać dofinansowanie, a czyli odszkodowanie, tak? Brakowało mi słowa. Żeby dostać odszkodowanie, dlaczego ja mam pozywać Skarb Państwa, skoro to nie Skarb Państwa źle zrobił i przekroczył uprawnienia, tylko ten urzędnik. No nie, no wie, ja tutaj źle mówisz. W jakim stopniu, tak, dobrze. Bo oni reprezentują, ale powinni też również odpowiadać. O tym no bo całość nigdy nie. No nie, ale powinni odpowiadać też. Dobra, to może ja powiem. Chodzi o to, że jak pozwiecie Skarb Państwa, to tak naprawdę pozwiecie po części mnie, moją żonę, tak, moją matkę i moje hipotetyczne dziecko, które hipotetycznie też płaci podatki, a ja płacę na pewno, bo i tak trochę pozwiecie sami siebie, bo przecież też płacicie podatki. Dokładnie. I to jest dla nas chore, bo powinno być tak, że powinni odpowiadać ci urzędnicy. Bo teraz tak, jak ja bym była taką panią z sanepidu i przekroczyłabym swoje uprawnienia cały czas i miałabym to ogólnie gdzieś i przyszłabym, zamknęła lokal, to bym stwierdziła, wywalone, tak? I tak ja tak za to nie zapłacę, ja nie będę mieć żadnych konsekwencji z tego, dalej sobie będę czułać, dalej sobie będę pracować, tak, bo dla nich jesteśmy, a zapłaci odszkodowanie państwo, tak? Dla nich jesteśmy kartą papieru bądź numerem, nie? Tak. Więc nie czują odpowiedzialności za swoje czyny, a te czyny w tych czasach może wcześniej nie były tak, nie mieli takiej odpowiedzialności, ale teraz te czyny powodują, że ludzie tracą dorobki swojego życia, tak, że tracą ogromne pieniądze. Bo to, tak jak już mówiłem, nie chodzi tylko o nasz lokal, ale ten dyrektor jako jedyny powydawał te podwójne kary nam jeszcze trzem innym lokalom, więc to nie jest jeden przypadek, to jest po prostu nadużywanie swoich uprawnień i jasno trzeba się temu przeciwstawić jako społeczeństwo i walczyć o to, bo jeżeli my tak już z chwileczką powiedzieliśmy, jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi. I stąd właśnie jest to, że chcemy z powództwa cywilnego oskarżyć dyrektora sanepidu i panie, które nam zamknęły lokal, bo wiemy, że tylko w taki sposób możemy jakkolwiek od nich, żeby one poniosły te konsekwencje, bezpośrednio one.
żeby, to już nawet nie chodzi o to, żeby to było mega dużo pieniędzy czy coś, że teraz my walczymy o każdy grosz. Nie, tu nie chodzi nawet o to, tu chodzi o zasadę. Chodzi o to, żeby one poszły do tego sądu, żeby się stresowały tak samo, jak my się stresowaliśmy przez tyle czasu, jak nam zamknęli lokal nielegalnie, żeby przeżyły chociaż namiastkę tego, co my, żeby poczuły, że mogą stracić tą pracę i zostać bez środków do życia, czyli to, o co my walczyliśmy. No nie, to jest stara na wyrządzenie krzywdy innym osobom i tutaj nie chodzi o żadne finanse, bo finanse nie grają tutaj żadnej roli. Tutaj chodzi bardziej o postępowanie dyscyplinarne, by taka osoba nie zajmowała tak wysokiego stanowiska. Najważniejsze jest to, że jeżeli my będziemy pozwalać na to, by takie osoby były na takich stanowiskach, to tak naprawdę jako społeczeństwo jesteśmy słabi, mamy słabą reprezentację. No a poza tym pan dyrektor sanepidu... Okej. Czyli rozumiem, będziecie wyciągać konsekwencje cywilne, a karne? Zastanawiacie się nad zawiadomieniem prokuratury? Możecie nie tylko lokalną, ale na przykład możecie krajową nawet zawiadomić, tak, jeśli... Tak, zastanawiamy się i czekamy właśnie na to, aż będziemy mieć drugie, to już w sądzie i uznają, że ta kara jest bezpodstawna i wtedy będziemy walczyć oczywiście też karnie. Tak, no to standardowy artykuł bardzo popularny przez wszystkich 241 przekroczenia jego uprawnień, nie? No, tam, wiesz, ja tam nie jestem jakby super specjalistą, ale... Potencjalnie jakieś inne też mi przyszły do głowy, zwłaszcza w kontekście tych policjantów pałujących człowieka leżącego na ziemi. Nie. Pod względem nich toczy się postępowanie o przekroczenie uprawnień w prokuraturze w Cieszynie. To już jest w trakcie. Tak, i są przesłuchiwani, jeżdżą na przesłuchania, my też już byliśmy, ale tak jak się dowiedzieliśmy, ta sprawa jest na tyle obszerna, że ona będzie trwała, nie? No, ale to na pewno. W prokuraturze, tak. To o tego 30, o to wejście na lokal, sprawa względem policjantów się już toczy. I specjalnie została przesunięta do Cieszyna, więc tam, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego nadzoru z tej strony, nie? Żeby tak, nie było żadnych naklejek. Dla tych, którzy nie wiedzą, policja i prokuratura współpracuje, ale nie w jakimś złym znaczeniu, tylko normalnym. No. Policja dłapie bandytę, a prokurator go oskarża go. Kurde, przez to, co się dzieje w naszym kraju, mi się klepki przełączyły. Policja dłapie bandytę, a prokurator go oskarża przed sądem. I to jest normalne, że oni współpracują, tak? Są po jednej bramce. Rzadko po prostu są... odwróconej sytuacji. Tak, i chodzi o to, żeby kolega kolegi potem nie rozliczał, tylko jakiś inny prokurator, tylko nie zna. Słuchajcie, bardzo ważny disclaimer do ludzi, do YouTube'a, do każdego, kto to ogląda. Słuchajcie, nic, co ja w tym materiale powiedziałem, ani jakby nie mam moi goście, nie jest zachęcaniem, ani tym bardziej pochwalaniem łamania prawa. To tylko chodzi o to, że jeżeli sądy stają po ich stronie, to kto tu złamał prawo? Rozumieć? Mam nadzieję, że to jest dla wszystkich jasne. Tak, my to właśnie cały czas powtarzamy, że to nie jest tak, że my teraz chcemy wymyślać i nie wiadomo co robić. My po prostu, skoro oni zamknęli nam lokal, bo twierdzili, że my nie możemy i nie mamy prawa do otwarcia, to my teraz chcemy, skoro wiemy, że mieliśmy prawo, chcemy udowodnić, że to prawo mieliśmy i chcemy wyciągnąć konsekwencje od osób, udowodniliśmy, tak. Chcemy, właśnie udowodniliśmy to dokładnie. Chcemy wyciągnąć od osób, które się sprzeciwiły prawu, konsekwencje, bo tak, bo skoro oni od nas wymagają, że mamy być zgodni z prawem, no to oni też muszą być zgodni z prawem. No to tylko o to chodzi. Tak, no dokładnie. My też o tym mówiliśmy, że to jest troszkę chore i wiadomo, że sądy po prostu mają swój długi czas orzekania, bo są też przeciążone przez te na przykład maseczki, nie? Swoją drogą dzisiaj dostaliśmy też umorzenie kolejne ze 116, ale chodzi o to, że wyrok zostaje tak naprawdę wydany zanim sąd osądzi, nie? Bo my dostaliśmy z działań prokuratorskich zakaz prowadzenia działalności, czekaliśmy od 6 lutego do 27 maja na to, by nam sędzia stwierdził, że jednak to nie było legalne. No i 4 miesiące czekaliśmy, tak, na to. No to teraz jakieś odszkodowanie wam się chyba należy, nie? Tak. No i właśnie, odszkodowanie. Znowu od nas wszystkich, tak? No właśnie. Dlaczego, no, dlaczego ja mam płacić odszkodowanie za to, że jakiś prokurator zdaniem sądu podjął niewłaściwą decyzję? O to nam chodzi właśnie, że my to nam bardzo, się mega nie podoba, że dlaczego my mamy oskarżać innych ludzi? Bardzo o tym myślimy ogólnie. Ja tam jedno logiczne rozwiązanie tego mam, chociaż nie bardzo się z tym zgadzam,
no, że my jako społeczeństwo, jako demokratyczny kraj odpowiadamy za wybór demokratyczny, tak? Ja nie głosowałem na PiS, nie udowodnicie mi tego. Ja też nie głosowałem. Najbliżsi moi też nie głosowali, aczkolwiek niestety... Ja wiem, kto głosował, niech on płaci. Tak naprawdę powiem, że to chyba jest taka nasza misja, że tych ludzi musimy... misja wszystkich Polaków, tych, którzy nie głosowali na PiS, żeby ich przekonywać, żebyśmy później nie mieli takiej sytuacji, że my musimy płacić za błędy tych, którzy głosowali. Ale nie, słuchaj, przepraszam, ja nie chcę tutaj polityki uprawiać, ale trochę chcę być takim adwokatem diabła w tym momencie. To nie jest tak, że PiS jest zły, a wcześniej to było cacy. Wcześniej też nie było cacy. I mi się wydaje, że wy właśnie tym pozwem, który jeśli sąd uzna, że macie rację, to wygracie, to wy właśnie jest szansa, że dużo dobrego zrobicie, bo politycy się zmieniają, a mentalność urzędnica zostaje. I to, co mnie jako podatnikowi, który, powiem szczerze, może ja miałem jakiegoś farta w życiu, ale policjanci, na których trafiłem poza jednym głąbem, byli naprawdę fajni, mili, sympatyczni, pomocni, uczynni, a jednemu, który kiedyś mnie wyzywał i powiedział, żebym stąd odszedł, to zawdzięczam zdrowie, bo jak nie, to by mnie Antifa zdeptała na manifestacji i to, że mi powiedział, wypier, to ja mu będę dozgodnie wdzięczny, bo dzięki niemu nie przeszli. Urzędników nawet ze skarbówki, których poznałem, że się tak wyrażę służbowo, byli mili, sympatyczni, przyszli, poszli i nie było problemu. Natomiast rzeczywiście no niektóre sytuacje są chore i to nie może tak być jak na przykład w sytuacji pana Tomasza Komendy, gdzie policja dała ciała, prokurator dał ciała i sąd dał ciała, to politycy teraz gadają, że tylko sąd był zły. Kurde. A policja i prokuratura to nie? Prokuratura, który go oskarżał, podobno odszedł teraz z zawodu, ale nie za niego i bynajmniej nie dała w oskarżonych. To kurde. Jak wy popełnicie błąd, to za niego odpowiadacie. Jak ja popełnię błąd, to za niego odpowiadam. Czemu jak urzędnik popełni błąd, to my wszyscy za to odpowiadamy? Tak, no właśnie o to nam chodzi. I to jest coś, co nas mega denerwuje, że właśnie urzędnik nie ma tej odpowiedzialności i to jest naprawdę okropne, bo nam się mega to nie podoba, że... Czyli jasne, nie może mieć odpowiedzialności za całe czyny, bo go nie stać na to, bo ta praca by po prostu nie była atrakcyjna. To niech się ubezpieczy. Lekarz może popełnić błąd w sztuce i ponieważ tam chodzi o życie i zdrowie człowieka, potencjalnie chodzi o gigantyczne oszkodowania, więc lekarze się ubezpieczają. Tak, nie masz racji. No tak. Powinno być, tak jak mówisz, ubezpieczenie dla urzędników i... Tak, nam się właśnie najbardziej, te dwie rzeczy, które teraz najbardziej nas irytują, to jedna to jest ta, że w Polsce niestety istnieje prawo, że zawsze jesteś winny i się z tego obroń, czyli najpierw jest wydawany... Ale domyślnie jesteś niewinny, tak? Domniemana niewinność, ale tego w ogóle nie ma tak naprawdę, nie? Bo tak jak mówię, najpierw mamy zakaz prokuratorski, Marcin ma dozór policyjny, lokal jest zamknięty, czyli jesteśmy winni, i musimy się wytłumaczyć z tego, że nie jesteśmy winni i okazuje się, że nie jesteśmy winni, no ale co z tego, że 4 miesiące byliśmy zamknięci, że Marcin był na dołku, że jeździł co poniedziałek i się stawiał na policję jak najgorszy zbrodniarz. To by już siedział. Więc to jest pierwsza rzecz, która nas mega teraz irytuje, że faktycznie najpierw wyrok śmierci, a potem dopiero sprawa, nie? Także masakra. No. A druga rzecz to jest właśnie to, że dlaczego ci urzędnicy nie odpowiadają. Ja myślę, że jak jest to, ja uważam, że powinno być tak, że jak jest toczone jakieś postępowanie, że ktoś się z czymś nie zgadza, to urzędnik jest zawieszony, dostaje, nie wiem, pół wypłaty i jak jest toczone to postępowanie, to następnym razem by się zastanowił 5 razy, a nie, że... Trzeba unormować to. Że my nie mogliśmy 4 miesiące pracować, sąd uznał, że to było całkowicie nielegalne, ale pani z sanepidu, która nas zamknęła, sobie normalnie pracowała i miała cały czas... Tak, najlepiej było, 4 miesiące nie pracowaliśmy, teraz mówią, że możecie pracować. No okej, okay, no dobra, nic się nie stało, przecież to wracamy do pracy, cieszy się, tak? To właśnie na tym polega, no. Wiecie, to jest właśnie chore. No, dlaczego ci policjanci też pracują dalej jako policjanci, którzy tutaj weszli i robili takie rzeczy, przekraczali swoje uprawnienia? Dlaczego oni są dalej policjantami? Dlaczego nie są zawieszeni albo przynajmniej w jakimś stopniu, nie wiem, czekają na to, żeby się rozstrzygnęło to wszystko? No już. Ale to... Nie, ty bardzo, bardzo mądrze mówisz, zwłaszcza, że ja się z tobą zgadzam, zwłaszcza, że boję się, że to wszystko postępuje tak trochę etapowo i teraz na przykład wam zamknęli klub, a co będzie jak komuś na przykład władują się do mieszkania i nie wyjdą? No właśnie. No bo tutaj to co mnie zaburza,
to to, że oczywiście każdy może się pomylić. Ja mało ludzi wie, przez 6 miesięcy też byłem urzędnikiem. 6 miesięcy. Po 6 miesiącach nie dałem rady i sorry, to nie dla mnie. Ale na przykład mam szacunek dla pracy urzędnika, bo wiem, że się do tego nie nadaje. Natomiast każdy może się pomylić. Pomyłka rzecz ludzka, ale z tego, co wy opowiadacie, to nie wygląda na pomyłkę, tylko na działanie z premedytacją. I to są dwie zupełnie inne rzeczy. No kurde, co innego, jak policja cię pomyli i na przykład wiedział, że nie wiem, ktoś był identyczny jak ty i napadł na sklep, no to cię zawinął, bo był przekonany, że to ty. A co innego, jak po prostu będzie sobie ludzi z ulicy zawijał, bo będzie miał na to ochotę. No kurde, no nie może być takie sytuacje. I tyle ode mnie. Tak, no. Tym bardziej, że... Kurczę, przerwało nam tutaj połączenie na chwilę i... Tak, ja mówiłem o tym, że tutaj czym innym jest, jak na przykład policjant się pomyli i aresztuje nie tą osobę, co trzeba, a czym innym jest sytuacja, w której policjant z premedytacją zamknie nie tą osobę, co trzeba. No kurde. To was mówi, że ktoś wie, że nie jest winny, a i tak go zamyka, no, tak jak było u nas. Dobrze wiedzieli, że nie mogą, a i tak to zrobili. No właśnie. No, mi został tak naprawdę przedstawiony artykuł 165, czyli spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia dla wielu osób, aczkolwiek został on postawiony tylko i wyłącznie dlatego, że on posiada takie narzędzie jak zakaz prokuratorski i dzięki temu właśnie mogli zamknąć lokal na ten czas postępowania. Myśleli, że mogli zamknąć. I jesteś już uniewinniony. Tak. Bardzo. Jestem już uniewinniony. Nie, z artykułu 165 nie. 165 się jeszcze będzie toczyć, jeszcze to znaczy... Nie toczy się, bo się w ogóle nawet nie zaczął toczyć. Super. Tam postępowanie przygotowawcze jedzenia w ogóle nie ruszyło, więc pani sędzia, jak znieśliśmy te zażalenie na środki zapobiegawcze, to była wręcz oburzona, że co tu się w ogóle dzieje, że to jest abstrakcja jakaś, że od 6 lutego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze i tam się nic nie działo, nie został przesłuchany żaden świadek, więc one po prostu... Nawet media. Tak naprawdę umrze śmiercią naturalną po prostu. Nie? A postawili ci zarzuty? Nie. Czy ty... Postawili ci zarzuty, czy tylko jest w sprawie? Czy przeciwko tobie? Jest przeciwko mnie. To jest tak, że Marcina zatrzymali na komendzie, pewnie też ludzie widzieli, bo to było na live, jak dostarczał dowody na to, że było gazowanie w klubie. Tam go zatrzymali i jak go zatrzymali, to jak go wypuścili, to właśnie postawili mu tą 165, ale on wtedy odmówił zeznań, no i na tym się skończyło. Bo nie wiem, czy wiesz, że ja zostałem zatrzymany, doręczając dowody na policjantów z 30 w postaci płyty CD na komendzie. Tego nie wiedziałem, to już jest aż za duża... Czyli czekaj, teraz mamy... Czyli przez pół roku tam się nic nie dzieje w tej sprawie? Nie. A to jest bardzo poważny zarzut. Oni tobie... A co cię... To jest kurde... To mi się w głowie nie mieści. Powiem ci tak, nie chcę za dużo powiedzieć, ale powiem tak, jak ja bym był prokuratorem, nie jestem prokuratorem, ale gdybym był prokuratorem i dostałbym takiego kartofla jak ta sprawa, to też bym robił wszystko, żeby nie musieć tej sprawy jakoś bardzo ruszać i najlepiej, żeby ona się przeleżała długo, a potem jak już wszyscy o niej zapomną, żeby ją umorzyć. Bo tak, nie postawić zarzutów bym się bał ze względu na przełożonych, a postawić zarzuty bym się bał ze względu na ewentualną odpowiedzialność. Oczywiście ja nie twierdzę, że tak jest, ale gdybym ja był prokuratorem, to ja bym tak rozumował. Może dlatego nie jestem prokuratorem. Takie same dokładnie mamy podejrzenia i tak samo myślimy, no bo wiadomo, 165, żeby miała moc, no to trzeba, musi być faktyczne zagrożenie życia, a nie hipotetyczne. No a u nas no ciężko jest faktycznie pokazać, że to zagrożenie było faktyczne. No jest typowo hipotetyczne w klubie, no bo wiadomo, nie ma takiego dowodu, że ktoś... Żadnego zagrożenia nie było, to tak. Nawet nie ma hipotetycznego. No nie ma, no dlatego mówimy, że też nam się wydaje, że to właśnie tak będzie, że będzie sobie leżeć, aż ktoś sobie zapomni teoretycznie o tym, my dostaniemy, że jest zakończone postępowanie i tyle. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas.
Drodzy widzowie, link do fanpage'a klubu Face to Face jest w opisie, możecie sobie tam zobaczyć. Pamiętajcie, że nic co powiedziałem ani zrobiłem w tym materiale nie jest pochwalaniem ani zachęcaniem do łamania prawa, z tym, że ja nie popieram łamania prawa przez wszystkich, łącznie z hipotetycznym łamaniem prawa przez urzędników państwowych. Tak, to jest słowo na koniec, jak otworzyliśmy teraz po tej długiej przerwie. To mówiliśmy, co się jeszcze powiemy na koniec. To do nas ludzie nie lgnęli w ten piątek, jak otwieraliśmy, nie było kolejki. Dopiero ludzie przyszli później, bo... Po tym, jak odebrałam za 150 telefonów. Podzwonili na 100 i pytali, uwaga, czy jest u nas bezpiecznie, czy nie ma policji. Czyli absurd totalny, że żyjemy w czasach, gdzie jest policja, to jest niebezpiecznie dla ludzi, a jak nie ma policji, to jest bezpiecznie. Przerażające to jest. Tak. I mam nadzieję, że Policja Polska odbuduje swój wizerunek. Tak, i że zadbają o to, żeby w swoich szeregach nie było bandytów, bo ja chciałbym się zrobią porządki. No ja chciałbym się czuć bezpiecznie, ty pewnie też chciałbyś się czuć bezpiecznie. Każdy by się nas chciał czuć bezpiecznie. Czy ja mam taki plus, że żyję w dzielnicy, gdzie policja jest spoko, nawet była spoko w tych czasach, nie? Natomiast powiem wam szczerze, że policja jako formacja ma bardzo poważny problem wizerunkowy. Tak. I ja bardzo bym chętnie, jakby policja chciała, za darmo mogę zostać konsultantem. Chętnie wam pomogę odzyskać ten wizerunek. Przy czym nie pijarowskie sztuczki, tylko, no niestety, ale to jest trochę jak z nowotworem. No będzie bolało. Tak, to jest to, co teraz była akcja ocieplenia wizerunku. Jak pomógł ci policja? Na pewno widziałeś tą akcję i śledziłeś. I chyba szczerze, była tak fantastyczna akcja, że nie zauważyłem. Tak, była akcja ocieplania wizerunku policjantów i było właśnie... Policja Polska dodała i było rozpisane, podaj w komentarzu, jak pomógł ci policjant, coś tam, no właśnie ocieplanie wizerunku. No i jakoś chyba 100 tysięcy komentarzy, z czego 99 tysięcy... Z protestów, czyli dziękujemy za to, że gazowali kobiety na protestach, dziękujemy za to, że złamali mi rękę, dziękujemy za to, że, no, że trzymali nas w kordonie, że nas zamknęli na dole, no, ale same takie, nie? No, ja bym powiedział, że po prostu spośród tych wszystkich złych policjantów niewielu ich zostanie i że zostanie fajna policja. No, że policja zrobi sobie w swoich szeregach po prostu porządek z bandytami. I dokładnie. Drodzy Państwo, ja jestem przekonany, nawet nie to, że wierzę, tylko jestem przekonany, że znakomita większość policjantów jest w porządku i jest wybitnie wkurzona na to, co się dzieje, bo nie po to szli do tej formacji, żeby takie rzeczy się działy i hańbiły ich mundur. Ja znam sporo policjantów, też dostaję wiadomości i po prostu ci ludzie do mnie piszą, że są wkurzeni, bo poszli po to, żeby ludzi bronić przed bandytami, a nie być posądzanymi, że sami są. I pamiętajcie też, kochani, jak nie będzie, albo rządzi policja, albo rządzi bandyterka, tak? Albo rządzi mafia, jak to się kiedyś mówiło. Ja się urodziłem w takich czasach, co było strach wyjść wieczorem na ulicę, bo można było dostać po ryju, zostać pociętym i skroili ci portfel. Jeszcze wtedy telefonów nie było. I naprawdę, ja nie chcę, żeby te czasy wróciły. Policjo, ogarnij się, zacznij być... Przypomnij sobie rotę przysięgi. I większość policjantów jest naprawdę spoko. Proszę, żeby nikt się nie... żeby tego nie uogólniać. Tyle. Tak, my też uważamy, mamy dokładnie takie samo zdanie, że większość policjantów to są naprawdę cudowni ludzie, ale no. Pozdrawiamy. W pierwszej linii opisu link do Face to Face. Pa, pa. Pa, dzięki. Dzięki.